Pyk. Dzień dobry. Ja jestem Nervarian. Spotkaliśmy Unicorns of Love. Spotkaliśmy jednorożców na solo kolejce. Trzech. Jest midlaner. Jest botlane. Czyli Veritas, Korańczyk Nowy i Chris. Chris już wcześniej był. Już takie z biegu nagrywamy. Nie wiem, czy może ten cheese czasem... Czy to nie jest smooth? Nie wiem, czy to nie będzie on. Możliwe, że spotkaliśmy czterech graczy z Unicorns of Love, tylko nie jestem pewny tego gościa. Czekajcie, sprawdzę to jeszcze. Cheese. Dobra, 81% win ratio, tak, to jest zdecydowanie. Okej, czyli spotkaliśmy 4 jednorożce w jednej grze. Chyba, że Eko to te... Nie, no nie. Chociaż? Kurde, nie wiem. Może gramy na całej Unicorns of Love? Nie wiem, nie mam pojęcia. Oczywiście. Czat się wita. Wiadomka. Co z tego wyjdzie? Nie wiem, czuję ciężko. No ale jeśli z 4 minimum, a może nawet i 5, to może być ciekawie, ale ja jestem na solo queue. Sam szedłem do kolejki. Jak to jest możliwe, że czwórkę gramy na primie 4? Dobra, dobra. Ojejajajaj. No może ciekawie. No ale tak to jest, kurde, master. Master tam ma 130 punktów aktualnie, więc będziemy spotykać takich wariantów, będziemy. O, tutaj myślę, że nie pójdę od razu na blue, tylko wezmę sobie wilki i zwarduję tego z tej strony. Coś czuję, że tutaj ten Lizin może cheezować. Co, wezmę na spokojnie. A, u nich nie ma jednego, właśnie, bo tam się coś nie połączyło. Komu takiemu. To jest też nowy midlaner właśnie u nich. Exile. Z Niemiec, z tego co patrzyłem. Ale nie wiem, skąd ci gościu urwał. Czy jakiś talent solokio, czy co? Niestety się nie orientuję. Przecież dzisiaj muszę nagrać tego. Omówili drużyn na Summer Split. Też dzisiaj do roboty, kurde, rzeczy jest troszkę poza streamem. No, spotkaliśmy czterech graczy z Unicorns of Love. I nie wiem, ten Eko ma 800 punktów w Challengerze. Więc nie wiem, czy to... Ale nie, nawet z czego graliśmy ostatnio. I on był na normalnym swoim niku. Chyba tylko Smurf, nie wiem. Nie wiem, pojęcia. Ale trochę kijowy start, no bo... No nie mają TF-a na midzie. Ale co zrobisz, no ja tutaj punktów nie odrzucę. W ich teamie jest 5, 10 i 12 miejsce w Challengerze. No nieźle. A ja co? Kurde, jakiś tam 400 master. Gdzie jest sprawiedliwość? Kurde. Oni grają w czwórkę. W ogóle jak to jest możliwe? Że ja solo queue. Chyba, że u nas jest jakieś duo, ale... Czy u nas jest jakieś duo? To jest pytanie. Floki jest sam, na pewno. Bo witał nasze niby duo, czyli ja i Syncroff. Ale ja jestem solo. I ten botlane też nie jest duo, bo pytali się na czasie. Kurde, nie wiem. Dobra, te wrócił, okej, spoko. Nie prawie, nic tego. Bardzo tak był, okej. Dobra. Też mam wygrywający mecz, albo Z bije TF zawsze, to jeszcze ten decek. Ale zobaczymy w sumie. Może jakieś... No nie, właśnie nie ma żadnej informacji na temat tego nowego mileniera. Nie wiem, skąd się gościu wziął. Nie wiem, czego się spodziewać, czy jest super kozakiem. No, ale skoro go wzięli do LCS, to coś tam musi grać, nie? To Move to jest ten gościu, co grał w Team Gravity w Ameryce. Właśnie z tym move'em był taka dziwna sprawa, bo on, pamiętam, że na początku chyba właśnie Summer Splitu grał strasznie dobrze, ale później jakoś tak totalnie nic nie grał. Dziwne to było. Bladas, Fiora. Okej. Dobrze, raczej ten. Oddaję Grasp. Coś innego preferuję. Już nie powinienem podejść teraz. Pytanie, gdzie jest Lee Sin? A, też spłonie. A, 6 level. Jest sens? Nie ma. A, nie ma co. Tara to jest jakieś koranie. No niby ma jakieś CJN2, ale nie wiem, czy to jakieś legitne. Nie mam pojęcia, skąd to do tego gościu. Niestety nie wiem. Poczekał na buta. Uff. Okej. I flash. Powinien być tam idea. A nie, dobra, set tam jest. Jeszcze trzyma tego wave'a. Trochę greedy, ale okej. Żeby jakoś nie padł. Ten ma 6. Kościół, nie kuś losu, nie kuś losu. Jest tylko jak to mogę z tego wziąć. Teraz potem sobie przeskoczę. Trochę problemy na topie, co? Jakbym takie ulti zagrał pod turret. Teraz będzie Z. A, dajmy trochę za mało za plecy. Kiedy następny sezon Flesza? Nie mam pojęcia niestety. Ale oglądałem, no. Ostatni odcinek. Ciekawy twist na sam koniec, muszę przyznać. Z? Nie podejdzie. O. Taric mid. Ciężko z tym blue teraz będzie. No i ciężko. Pytanie, czy tutaj da warda. I czy ma już kika ten Lee Sin? No, powinien już mieć, nie? Zastanawiam się, czy tu jest ward. Ale zgaduję, że jest. A top. Niestety nie mogę tam podejść. Mam nadzieję, że przeżyje. Fiora bierze. Get out of here. O, jak oblu 40. No nie ma się dlaczego Bloodlust gra na Fiorze. To nie ma sensu zbytnio. Są nie undying po prostu. Może? Dawaj, dawaj, dawaj. O nie. Myślę, że... Tam nic nie zrobię. To TF na ult nie zleci. No, koło muszę iść. No come on, nie! Och, do czego? Jakiś ult... A, nie ma ulti. Ale kaszana. Tak bliska, tak daleko. Stałem się, jakbym tam z flashem wjechał. Od razu, wtedy jak rzuciłem Q, czy by nie było lepiej. Nigdy szczęście. Mają go chyba. No mają. Autos. A i tak zmarł. Topa. No tyle właśnie. Tyle dał gang na topie. On już nie ma też TF. Nie ma, okej, okay. Kurde. Ciężko z tą piorą. Dobra, tylko bramę sobie zmutujmy. Nie mam many. Może dadzą radę? O, cały klas. Mogę zagrać te budki. Znaczy mercy też były spoko. Nie jest źle na tym bocie. Tylko za bardzo chcą forsować. Problem może być z tym topem, ale w sumie z czasem. No nic nie zrobię. Na bardziej byłem chyba położyła taką trapę ofensywną. Co nie od razu? Fiora cały czas baty dostaje od tego. Ten będzie chciał najwować. Znam na bota? Tak. Okej. Okay. V3 teraz zmienili na tym bocie. A, boż. Na 10. A, nic z tego. O. Piętka. A, koniec. Ah, fuck shit. Nie ma, ja nawet nie miałem jakiejś sposobności na to, żeby gdziekolwiek coś zagrać. To mi się wywalił sam 1v1. Bot był cały czas spuszowany. Nie wiem. Jak ja miałem cokolwiek tutaj w tej grze zrobić tak naprawdę? Nie wiem, niby wąty do mnie, że nie gankuję, no ale jak mam gankować w takiej sytuacji? Proszę mi wyjaśnić. Ale jestem ciekawy, co napisze Brown. Mega ciekawy. No debil, no nie przetłumaczysz. Flash. Nie rozumiem, no, goście byli cały czas spuszowani, jeszcze dajwowali między dwoma turetami, ja mam to gankować. Daj pan spokój. I no chciałem Syncroffa wydać dżunglę, no ale on sobie wziął zadam na midę. Już nie wąty do mnie teraz, ja tam sobie bowiem jakąś morgankę wziąłem czy karmę. Hi, hello. Jak ten, to z Chin wzięte. Tam też tak coś zrobili właśnie. Jak ktoś odwala jakiegoś place'a kupionego, wtedy gościa po prostu ten... go pytajnikujesz. Ups. O, z siatki. Nie wiem, jak gdyby, co mogłem tutaj zrobić? Byłem przy bocie, nie było opcji na gank. Na topie próbowałem, no ale solo tam cały czas Fiora dostawała bęcki. No gdzie ja tutaj miałem cokolwiek znaleźć? A mam jednego killa przynajmniej. No zreportuję tego brama, to na pewno. To na pewno. Ale no nic na nich kończą. Ale nie, ale też jest to dziwne. Gramy na czwórkę. Chyba, że to, nie wiem, jakoś randomowo złapało? Ich czwórkę? No ale... ciężko mi w to uwierzyć. On gra z ten? On gra z Fiorą? Bliska gierka, bliska. A, to jest bubnik, dobra, to jest one trick Yasuo przecież. Dlatego z... A, ale to głupie ze strony tego, Syncroffa. Bo mu zbanował... Aha, dlatego zbanował Yasuo, dobra. Nie wiedziałem, że to jest dubnik. A, okej, to już wszystko mi wyjaśnił. Się zastanawiam, czemu był pan na Yasuo? No prawie. No, nie, 2 HP. Elo. Hello. No moje KDA się zgadza, 3-3. Dokładnie, jest git. Ale nas zastępowali nas. No stąpet. Miałem 1 HP? Nie, wziąłem 2. Może było 1, zobaczę. Czemu mnie ten jest... nie zastunowało TF-a? Nie, moje KDA się nie zgadza już, nie. Nadzieje mi ten Bloodlust na Fiorze, no nie wiem jaki to miał sens. Następny raz będzie lepiej, ale dotrzymaliśmy do 20 minuty? Tak jest, 20 minuta. Dobrze. Kierwa, ale raz zaorali. No ciekawe ile stracę punktów za tą grę, tam mnie ciekawi jeszcze. Bestia tylko dała poszło. Czy stracę normalnie, czy... Zobaczymy. Ile za taki gwałt nam odejmą? Ale w ogóle patrzcie na to. Mają 3 challengerów, mają 2000 punktów. My jesteśmy sobie masterami, oni jeszcze grają premade'a. Royal Games, co to ma być do cholery jasnej? Jeszcze nie wiem ile stracę. Ach, tego mieliśmy zaportować, dobrze, że się przypomniał, bo już bym zapomniał. Tyle mogę, nie? No i rytujący był. O minus 7, no właśnie, no właśnie. Wiedziałem, że coś tu się nie zgadza, kurde bele, bo to jest niemożliwe, żeby nam tak normalnie ta gra miała działać, że wszyscy u nas byli solo, a u nich było przynajmniej 4 w premade'zie i jeszcze do tego mają 3 challengerów, dlatego minus 7, no nic, tyle. Nie wiem, czy można ten materiał dać na YouTube'a, prędzej na RedTube'a, ale no nic. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam na streamy, na inne filmy na YouTubie. Bye bye.